Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Dying Light'a i od razu ja wam tutaj mówię, że idę spać, bo zaraz będą koszmary. Ale tak naprawdę my czekamy na te koszmary, żeby tutaj się z nimi zmierzyć. I tak, na razie jeszcze poczekam, aż zrobimy tą resztę questów, czyli znajdziemy torbę i znajdziemy figurkę. Idziemy po torbę, idziemy po figurkę, wrócimy się, udamy questy i lecimy na most niesławy, na most kochany niesławy. Ile mamy tych flar Zaida? 11 sztuk. To jest sporo. Widziałeś już przemieńca? Tak się nazywa Zir. Ja mówię na nich. Jeden mój kumpel widział raz. Kochany, my tutaj przemieńców to już walimy w bambuko, a nie widzieliśmy. Widzieć to już chyba każdy rodzaj widzieliśmy w tej chwili. Dobra, pułapka świetna, włącz sobie ją. Niech one się potriggerują. One się tu trochę podtriggerują. To ja. Jestem nieopodal kawiarenki. Powinienem o czymś wiedzieć? Nie zamawiaj latte. Zwykle przypalają mleko. Dobra. Ty masz headshota. Czy żyjesz? Ty gałganie. Już. Koniec. No, już umierasz. Dobijamy. Cyk. Użyj jeszcze kamuflażu, na wszelki wypadek, żeby cię te małe gryzonie jednak nie gryzły. Patrzę, czy mam wszystko połączone jeszcze do nagrywaniu. W ogóle mam teraz taką fobię, że czegoś nie nagrywam, no ale to przez tą Noite. To przez tą Noite, kochani. Tu w ogóle coś w środku jest chyba, prawda? Wow, ale się wydygałem, dobra. Ale niestety musimy teraz odejść, bo zaraz będą porąbańce. Zaraz będą porąbańcy. W sensie jak ich usmażymy, to raczej nie będzie problemu większego. One sobie już idą. I to jest ich sporo. One tu spadają z nieba. O, nie ma tak łatwo, przyjaciele, nie ma tak łatwo. Dobra, może jednak jest łatwo. O kurde, dobra, jest problem. Jednak było tak łatwo. No, przestań. Zaraz poziom siły. Jednak łuk też jest problematyczny pod tym względem, wiecie? On jest fajny na dalekie dystanse, żeby sobie takich powycinać, ale niestety już jeżeli chodzi o bliskie dystanse, to jest bardzo wielki problem. Powiedziałbym, że robi się naprawdę problematyczny. No, umrzyj. No i czasem są takie bugi właśnie, jakie widzicie w tej chwili. Można je bić. I bić. I bić. I bić. I niestety nic to nie daje. Dobra, użyjmy kamuflażu. Jest torba falona. I notatka kolejna. Gdzie jest aparat? Mój Boże, jesteś niesamowity. Aparat jest w bagażniku czarnego samochodu na moście Niesławy. Nie to chciałem usłyszeć. No, spoko ludzik, i tak się tam właśnie teraz wybieramy. I posążek zombie. O, co to za tkanka? Czego my nie mamy? Laska cukrowa. Hej, to ja to chcę. A co to jest? Ej, co to jest za laska cukrowa, powiedzcie mi? Jaka wizja, piernikowy ludzik. Fajnie, i kolejny zrzut widzę. Nie wiem nawet, czy nie za bardzo nam to oświetla w tej chwili. Zrzucik jest tam. No, tego pana to my za chwilę zgubimy, to nie jest problem żaden. Mam przynajmniej taką nadzieję, że go zaraz zgubimy. No, na szczęście chyba się nawet udało. I tu jest chyba jeszcze coś od Dauda, prawda? Tu mieliśmy iść.
Więc mamy już nasz kantorek. Znaczy kantorek, to nie jest kantor, to jest lombard. Lombard, życie pod zastaw. Kolejna notatka, którą oczywiście przeczytamy już w następnym odcinku. Albo jeszcze w następnym, bo nie wiem ile odcinków zrobię. Ale na pewno dzisiaj chcę zrobić dużo expa. Dużo expa, amunicja, części metalowe. No to będzie bal. No to mamy bal. To nam nie jest potrzebne. Wytrychy, o, bo mi się akurat kończyły w tej chwili, więc też spoko. Tam jeszcze widzę jednego wytrycha, proszę mi go dać. No właśnie. Amunicji mamy max, trochę ostrzy. Figurka. Oki. To mi nie jest potrzebne, trochę sznurka też się przyda. Głównie stricte dla flar. Dobra, czy to jest wszystko? Niestety to nam nic nie pomoże w tym wypadku. A szkoda. No, ale to jest creepy, jak one zaczynają tak kurde walić, to jest naprawdę creepy w cholerę. Bo one zaczynają wtedy do mnie liść. A ja nie lubię, jak one do mnie lizą. Duży. W ogóle czemu ja nie mam flar zaekwipowanych? Flary są na propsie. Proszę o zrzucik. Proszę o drugi zrzucik. Cyk, myk i mamy. Dobra, idziemy dalej. Mamy już dowóda zrobionego, więc teraz most niesławy. Znaczy ja tam go lubię, więc dla mnie to jest sławny most. Najlepszy most ever. Proszę mi tu przejść tędy. I czy my tędy wejdziemy? To jest ważniejsze pytanie, bo chyba nie. Ale. Gdzie jest ten most? Tu idziemy chyba do wioski rybackiej. Zastanówmy się, gdzie my jesteśmy w ogóle. Questa mamy tam. To nie jest wioska rybacka. Panie, duży koszmar, proszę mnie tutaj nie szykanować. Proszę mi rodziny nie prześladować. Jakim cudem ty mnie widzisz? No nie wiem, jakim cudem ty mnie widziałeś, tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem, jakim cudem ty mnie widziałeś, no ale trudno. My tu zrobimy cyk, myk i już nas nie widzicie. Nas nie dogoniał. I po co wam to było? Kurde. Naprawdę? Nie, uff. Proszę nas nie atakować. Nas tu nie ma. Panie, duży koszmar. Nas tu naprawdę nie ma. I pyk kotwiczką. Jak ktoś mi kiedykolwiek powie, że kotwiczka jest useless, to go normalnie kopnę w dupę. Pamiętajcie. Kotwiczka to jest życie. No tam jest duży. Samochód jest tam. On tutaj jest. Odkręcisz się. Tam jest drugi. Tamten spadł sobie. Dobra. O kurwa, ile ich tu jest. Ile ich tam było? Fuck! Dobra, ale tu już nas chyba nie dosięgną, bo tu są... Kochane lampy. Niestety, ale tu jest zamknięte. Wejdziecie tu, czy nie wejdziecie? Chyba nie. Hehe, lampy świecą dużo, mocno, miam. Cym. Luz, otwieramy jeszcze samochodzik. Znaczy, w teorii, to, że my jesteśmy na tym moście, to jest błędem, ponieważ i tak musimy zejść na dół. Dlaczego? Zaraz wam powiem. Tylko spróbuję otworzyć ten cholerny wytrych. Tadam, otwarty. Coraz lepsze te itemki lecą, coraz lepsze. Wyśmienita maczeta 383, to już niestety nie dla nas. To tym bardziej nie dla nas. Śmiercionośny krótki miecz, też już nie chcemy tego. Ale to już chcemy. W ogóle, ile tu jest itemków?
A wiem, że troszeczkę ten odcinek tym przeciągam, ale... Słyszę dużego pajaca, który sobie przebiegł. Tu pod małych stópek. Słyszałem tu pod małych stóp. Mam nadzieję, że oni tu nie przejdą. No jeszcze jakimś cudem musimy ten samochód cholerny odwiedzić. Kurde no. Ej no kurde, przecież ich tu nie powinno tyle być w tej chwili. Doskonały miecz półtora ręczny. Też fajne, fajne, fajne. Co ich tak tu tyle narespiło się? Czy ta gra po prostu chce mnie zabić w ciula? O, tu było coś. Prawie. Ta-dam! Otwarte! No i ja widzę, że naprawdę te itemki to zaczynają być fajne. To nam jest niepotrzebne. Ale to już z przyjemnością wezmę. To już z przyjemnością wezmę. Dobra. To co, musimy tam jednak wejść, prawda? Ale tu jest jeszcze jeden samochód, dobra. No, już jak się chapiemy, to się nachapmy trochę. O, coś tutaj. Trochę w dół. Prawie. Prawie. I otwarte, dobra. To już takie słabawe, powiem szczerze. Nie lubię obuchowych broni. Więc to mnie nie jara. Gdzie to jest? Gdzie to jest? To jest tam. Tylko nie spadnij, proszę. Cholera. A mi za pan bra. Dobranoc, kapitanie, Bonaparte. Woohoo! Jak mi to jebnie. Dobra, na szczęście mnie nie jebło. Gdzie to jest? Gdzie to jest? I czemu ja nie mam latarki tej niebieskiej? Gdzie to jest? Latarka UV. Na razie deklar nie chcę. Dobra, weź oddech. Szukamy samochodu w ciemnościach. O ile on w ogóle zlecie. Ale na szczęście zlecie. Bierz aparacik. I teraz jest kolejny problem. Zapytacie jaki? Taki, że musimy tam dopłynąć. Niestety nie ma innej opcji. Szczerze powiedziawszy, przy tej grze to czuję się trochę jak przewodnik. Znam ją na wskroś, wiem co się stanie, ale i tak ją, kurde, uwielbiam, no. W szczególności jak się mogę z tymi dziadami poganiać, to jest w ogóle piękne. Wyspieszmy. Ale nie w tą stronę, amigo. Trochę nie w tą stronę. No i wchodzimy. Robimy wspinaczkę na górę. Robimy wspinaczkę na górę. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile razy się stąd spieprzyłem. Naprawdę, nie wyobrażacie sobie, ile razy stąd się spieprzyłem. To jest po prostu mało powiedziane. O, właśnie na przykład w ten sposób. O dziwo, tu się nie zabiłem. Zrobiłem ślizg w locie. A, tu już jestem mistrzem parkouru. Nie, dobra, ześliźnij się, proszę. Ty idioto! Ja nie wiem, wy sami też pewnie nie wiecie, co tu się dzieje, ja też nie wiem, niestety. Podejście numer 3. Teraz już będzie dobrze. Teraz już będzie gitarka, patrzcie, cyk. Wchodzimy dalej. Każdym upadkiem jesteśmy coraz silniejsi, pamiętajcie. Tu było zamknięte. Teraz tak, tędy. Teraz tędy. I tu już sobie otwieramy drzwi w końcu. Dobra. Nie, nie. Jezu, panika gaming. Dobra, ale nie na sam dół. To jest już jakiś profit. To jest profit, bo już nie na sam dół. Dobra. Otwórzmy sobie ten pierdzielnik. Opa. I teraz jak tu dalej przejść? To jest pytanie za milion punktów. Czyli co? Tędy, no tak. Ja zapomniał. Zawsze tam się po prostu linko wskakiwało, już nie było problemu, ale... Z
wami, chcę sobie przejść to tak, jak tutaj Pan Bóg przykazał. Tak, jak się powinno to przechodzić. No, na lewą stronę. Dobra. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Niestety przejścia nie ma, ale... przejście jest tędy. Padaj na bambus. Jam jest Legolas. Leć, ptaszyno. Tylko teraz jak się spieprzymy, to i na raz, pamiętajcie. Już nam nawet rolka nie pomoże w żaden sposób. No. Na szczęście mamy tą rolkę. Oblokowano poziom legendy, świetnie. Gratulacje, udało ci się wykupić wszystkie możliwe umiejętności w jednym z drzew. Teraz punkty zdobywane w tej kategorii będą zwiększać twój poziom legendy. Ponadto w menu umiejętności dostępne jest teraz drzewo umiejętności legendarnych, otwierając przed tobą zupełnie nowe możliwości. W miarę zdobywania kolejnych poziomów legendy zyskasz też dostęp do nowych emblematów, strojów i do nowej broni. Zostań prawdziwą legendą Dying Light. Ja jestem legendą. Dobra. Nie wiem jakim cudem, ale się uratowali. Dobra, jesteśmy na tym samym miejscu. Nie było oszukiwania żadnego z tą tyrolką, żeby nie było. To było przypadkowe. Dobra, udało się wskoczyć. Mówię, tutaj te niektóre miejsca przez umiejętności, na przykład właśnie tego odskoku i tak dalej, są bardzo, ale to bardzo ciężkie do przejścia. I naprawdę, no, wybaczcie, ale jak mi się on odbija od tej... od tej ściany, no to on po prostu zachowuje się jak baran, no. Ta postać jest naprawdę uporczywa wtedy. Nie pomaga w ogóle. Wybuchnij sobie już. No właśnie. O tym mówię. Tylko tak, teraz to my się musimy jeszcze dostać w jedno miejsce. Zapytacie jakie? Czy ja już to przeszedłem? Ej, no nie mówcie. Jest chyba na górze. Bo tu? Tak, tu już możemy tego używać, cholercia. No, no, no nie chciałem tego robić. Nie chciałem tego robić, no ale dobra. No tu się musimy wspinać niestety już w dzień. Na pewno nie zejdę i nie będę robił tego od początku. Na szczęście tutaj nam twórcy dali takie udogodnienie, że bez problemu możemy sobie się przespać. Się przespać bez problemu. Niestety samemu, więc zimno będzie w stopy. Tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie był ten safe zone tutaj. Chyba po drugiej stronie. Jest. O i owszem, jest. Wchodzisz do bezpiecznej strefy. Więc idźmy spać. W nocy się czuję jakoś raźniej. Naprawdę, bo to wtedy inaczej jest zupełnie. W ogóle wiecie co? Wrzućmy sobie te dubeltówki, z których nie korzystamy. Z karabinu w sumie też nie korzystamy, chociaż z jeden sobie bym zostawił jednak, bo wiadomo, co innego jest, jeżeli wiemy, iż mamy jakiś zapas właśnie takiego pierdyknięcia. 905, no nie, no to dało skaczącego tygrysa, to już możemy sobie w trampki włożyć, dobra. Ciemno maczeta 814. Okidoki. Które działają? Działają te. Jedna. Działa również ta. Prawie się spieprzyłem, wiem. I się robi ciemno. Kochani, robi się ciemniutko. Inny by stwierdził, że no nie, bo trzeba się potem przespać do ranka i dopiero potem pójść, ale nie, nie. Kochani, ja jestem inny. Ja w ogóle zawsze byłem inny. Zawsze byłem inny i zawsze lubiłem sobie robić pod górkę. Tego jeszcze się wespniemy na górę. A co tam? Tu mówię, jak się stąd spieprzymy, to naprawdę już chyba nawet tyrolka nam nie pomoże. Wiecie, tu jest wejście na górę. I tu jest kolejne wejście na górę. I tu jest przejście na bok.
Nie idź tam. Nie bądź uporczywą postacią, proszę. No właśnie. O tym mówię. Czasem ta postać się chwyta nie tam, gdzie w ogóle trzeba. Dobra. Crane, nie rób mi tego. Po prostu wejdź jak człowiek na górę. I mamy tutaj plan niespodzianka. Milutko, milutko. Dodatkowo, kochani, możemy sobie przejść tędy. Taram. I tu powinna być flaga gdzieś chyba. O, i jest flaga. Lubię flagi. Lubię bardzo flagi. Mamy skrzynkę trudną do otwarcia. To otwórzmy. No, o, gdzieś tu jest. Cyk. Pierwszy poziom legendy. Boże, jak to pięknie brzmi. Zgonała katana. O kurde, dobra, kochani. To teraz to my naprawdę już teraz robimy plany. Niespodzianka, co ona potrzebuje? Niestety jest do kitu. Cesarzowa. Broń z programu 10W12. Ach. Tak ja bym powiedział. Mech, no. Takie bym powiedział mech. Miecz nocny jeździec. To też może być ciekawe. Ale czy my przypadkiem nie mamy już nocnego jeźdźcy? Przenikliwy mróz. Ale to maczety potrzebuje. Windikator Blade Max. Doskonała katana. Tych obrażeń to nam to zbytnio nie da. Trochę wytrwałości broni. Ale tak, to w sumie... Lipton bym powiedział. Tu nawet na minusie będzie. No to nie. Miecz bojowy Volcan. Już trochę lepiej. 7,29. Aesir. Minus 6, minus 7? Naprawdę? Ognisty Aesir. 138 DPS, a tylko trwałość niestety mniejsza. Tu 212. Ale wiecie co? Dobra. Zróbmy sobie to. Dodatkowo zrobimy sobie ognisty Aesir. F6 ulepsz. I słyszę już rzucik. Kolejne DPS-y będą. Berserk da troszeczkę trwałości. Dobra. I trzecie miejsce możemy dać gladiatora czy goryla. Dajmy sobie może troszeczkę jednak... Nie no, to dobra, to bierzemy to. Potwierdź ulepszenie. I w tej chwili właśnie mam jedną z lepszych broni. Okej. Gdzie jest ten zrzut? Tam jest ten zrzut. Do wody to ja nie chcę się teraz przemieszczać. Po pierwsze, bo nie zrobiliśmy jeszcze chyba questa. To raz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc szybko zejdźmy teraz na dół. Tylko tak się nie spieprzając całkowicie, bardzo proszę, Crane. Ja wiem, że to jest ciężkie zadanie dla ciebie, bo ty bardzo, ale to bardzo lubisz się spieprzać. Ty uwielbiasz wręcz się spieprzać. Ja to wiem, ja to szanuję. Tyk. Jesteśmy już pięterko niżej? No nie mówcie, że nie. No nie mówcie, że nie jesteśmy pięterko niżej. Tam jest. Dobra, jesteśmy piętro niżej, nawet nie jedno piętro, a dużo pięter. I nie wiem, czy wyłączając to w tej chwili sobie po prostu tylko gry nie utrudniamy, no ale trudno. Ej, ciągnijmy co mamy wyciągnąć. Jak te żarówki teraz pójdą do naszej bazy, tak to pierdyknie. To tylko brzdęk pójdzie. Ej, no dobra, no to chyba wszystkie. Prawda to, czy nieprawda? Gdzie są zadania? Zadania, gdzie są... Raczej, zadanie żarówki Artemu. Aha, czyli już po prostu mamy, co chcieliśmy. No to sobie grę utrudniliśmy. No dobra, trudno. Znałem ryzyko tego wszystkiego. I teraz, żeby się nie spieprzyć tylko. Nie zabić. I rolka, cyk. I pyk. Widzicie, jakie jesteśmy parkury?
Nie jestem pewny, ale raczej jakbyśmy skoczyli na samochód, też by nas to nie zabiło, ale ryzykować nie chcę. Kopię, to wiadomo, ktoś cię zawsze podniósł, ale tutaj już mnie nikt nie podniesie. Zawsze można też przyjść. Opa. Dobra, flara zaida i lecimy, co? Jak prawdziwe parkury. Pyk, pyk. Jak prawdziwe parkury. Wolałbym się jednak nie wpieprzyć na nich. Bo zawsze to jednak wygodniej dla mnie. Wygodniej, jak się nie muszę nimi pierdzielić. Dobra. Teraz bez problemu już możemy lecieć w tamtą stronę. Nie, do wody? Ale mnie to tu... Kurde, stamtąd zaskoczyliśmy. Tutaj pyk, rolka, Spider-Man. Bez kotwiczki. Ale my jesteśmy Spider-Many. Weźmy sobie od razu questy, co? Ale to było piękne, ale się uratowałem. Dobra, wodorosty. Potrzebuję wodorostów z jeziora Topielców, robię z nich leki. Oferuję nagrodę dla każdego, kto mi trochę przyniesie. Sofia. Wodorosty rosną na dnie. Pokoluzik. Lornetka. Potrzebujemy lornetki, by wypatrywać gryzoni z daleka. Niestety ostatnio zabrał Kumi na swoją tragicznie zakończoną wyprawę przez zatokę. Jeśli uda się wam jakąś znaleźć, oddajcie je Santiago. Nagroda. PS. Sprawdzajcie punkty na wysokości, jak anteny czy dachy. Zwiadowcy zazwyczaj stamtąd obserwują teren. Też to przyjmiemy. I jak widzieliście, wszystko jest razy 3. Razy 3. Boże, co się tu dzieje? Ten pawian Harun wyrzucił moją siostrę, a idę z wioski. Ona jest wdową z dwójką dzieci, Jasminą i Jamilem. Wymknęły się pod ogrodzeniem, żeby iść za nią. Jasmina wróciła wczoraj, ale Aida z Jamilem wciąż gdzieś tam są. Proszę, mógłbyś odnaleźć moją siostrę i siostrzeńca? Zrobię co mogę. Gdzie jest dziewczyna? W moim domu. Ukrywa się przed Harunem. Boi się, że bydlak ją także wyrzuci. Chyba pogadam z tym Harunem. No, pogadamy z Harunkiem. Pogadamy z Harunkiem. Otwórzmy ten zamek i w ogóle zbliża się koniec odcinka, a ja jeszcze wam nie pokazałem, jak wygląda drzewko legendy. W ogóle chyba jeszcze nikt tutaj na polskim YouTubie nie bił tak szybko legendy jak ja. Tak mi się przynajmniej wydaje. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo chyba nikogo nie ma. Nie ma go tu. O, no to może go poszukasz? Dobra, poszukamy, ja wiem gdzie on jest, więc luz. Gdzie znajdę Haruna? Zakładam, że siedzi pod mostem. Tam w końcu najłatwiej znaleźć trolla. Pewno gryza rybie łby. Dowcipnyś pan, dowcipnyś. Tyk, tyrolka. No i mamy Haruna. Teoretycznie mogliśmy wcześniej go już walnąć. Harun? Jestem zajęty, nie widzi? Dlaczego wygnałeś tę kobietę z wioski? Znaczy Aidę? Była zarażona. Zarażeni idą precz z wioski. Gursel też tak uważa? Są tutaj tacy, co nie chcą rządzić twardą ręką. Dla mnie to nie problem. Jak Aida nie chciała być wywalona z wioski, nie powinna dawać się ugryźć. Takie życie. Miała pecha. A co z jej dziećmi? Co z nimi? Nie mamy tu dość antyzyny. Zrobiłem im przysługę. Nie będą musiały patrzeć, jak będzie trza zaciukać ich mamcie, kiedy zmieni się w pieprzonego gula. Zaczynam cię nie lubić. Ej, no. Ja nie szukam guza. Wyglądasz mi na spoko, kolesia. Miłego dnia. Luzik? Pocałuj nas. No. No i kochani, dobra, poziom przetrwania, zróbmy sobie tego arcymistrza. Jesteś legendą Haranu, otrzymujesz dodatkowe wzmocnienie zdrowia i uczysz się skuteczniejszego stosowania kotwiczki do wspinaczki tarczy i kamuflażu. Więc jak najbardziej to... Zwinność dwa poziomy. Więc możemy sobie teoretycznie kopnięcie z wyskoku zrobić. Ewentualnie przeskok z powaleniem, ale tak, chcę oszamiającą ucieczkę. No i weźmy jeszcze to. Przeskok z powaleniem, dobra. Co do siły... Odporność 3. Ewentualnie nie, likwidacja, dobra. Podkraję się do wrogów od tyłu i zabiję ich po cichu. Naciśnij F stojąc za wrogiem, aby go zlikwidować. To też jest fajne, bo jakby nie patrzeć, używamy dosyć często. I zaraz tam wrócę i... zrobię krzywdę. Zaraz go zobaczysz. Zaraz go zobaczysz. Podkurcz mnie jeszcze bardziej. Podkurcz mnie jeszcze bardziej. Chciałem powiedzieć co innego, ale... ale staram się unikać przeklinania.
ogóle zrobiłem się przy was taki kulturalny, jak nie wiem. Aż mi normalnie dziwnie. Aż mi dziwnie, dobra. Ale kochani, w następnym odcinku dowiemy się, co się stało z dziećmi. Dziećmi, kurwa, kto to był? Dziećmi, człowiek masce. Aron, o, pomów z córką Aidy, dobra. Zobaczymy, co się stało z dziećmi Aidy. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Ja idę grać dalej, bo dzisiaj chcę dużo przegrać. Chcę wbić jak najwyższy poziom. Dobra, trzymajcie się. Kreolowa Shiro. Hej, hej.